Tylko raz w roku przez jeden wieczór na powitanie lata Biały Most Muzyki w Rzymie zamienia się w biały salon pod gwiazdami. Do wspólnej kolacji zasiada 1300 osób. Każdy przynosi własny posiłek. Każdy od stóp do głów ubrany jest na biało. Pomysł powstał wśród naszej grupy przyjaciół trochę jako żart, zabawa. Za pierwszym razem było nas tylko 40. Zapragnęliśmy wtedy, by biała kolacja stała się typowo rzymskim miejskim wydarzeniem. Udało się. I spotykamy się już po raz czwarty. Organizatorów na szczęście nie zrażają formalności i pozwolenia. Po swojej stronie mają życzliwość miejskich urzędników. Wieści o kolacji i darmowe bilety rozchodzą się metodą tam-tam, czyli poprzez portal społecznościowy. W tym roku było 2000 chętnych. Ze względów bezpieczeństwa części musieli odmówić, a zasady udziału są proste. Kolacja ma być eleganckim wieczorem. Trzeba przynieść stolik, pozwolić ponieść się fantazji. Proszę, to łatwe. Deska do prasowania zamiast stolika? Tiul w miejsce szlachetnego żakardowego obrusu? Czemu nie? Kolację na Moście Muzyki nazwano Cena una volta. To parafraza odpowiedzenia Cera una volta, czyli pewnego razu. Takimi słowy zaczynają się zwykle bajki, przy czym określenie Cera zastąpiono innym Cena, kolacja. Pięknie to wszystko wygląda. I jeszcze ta panorama wokół. Bo ma być to kolacja bajkowa, wieczór, podczas którego liczy się twórczość i pomysłowość. Stąd lampiony z plastikowych kubeczków, rzeźba z gumowych rękawiczek czy wiązanka ze sztućców jednorazowego użytku. O wydarzeniu dowiedziałam się z Facebooka, szybko się zorganizowaliśmy. Jeden pomyślał o stoliku, ktoś inny o jedzeniu, jeszcze inny przyniósł wino. Ta kolacja to duma Rzymian, którzy przy takiej okazji chętnie, choć z przekąsem, nawiązują do tradycji imperium. Na stolik przygotowały kobiety, jak zawsze zresztą. Dobrze, że istnieją kobiety. Dziś jemy ziarna pszenicy, typowo rzymskie danie, sałatkę z ryżu i pijemy wino z trydentu, też typowo rzymskie, bo z rzymskiej kolonii. Biesiada biesiadą, ale to właśnie jedzenie jest tą myślą przewodnią. Chciałem podkreślić, że jestem mumią i nie jadłem od 2000 lat. Kolacja ma być elegancka, na siedząco, ale już w kwestii nakryć panuje dowolność. Królują naczynia jednorazowe, ale wielu decyduje się na prawdziwą elegancję. Jesteśmy rodziną, dwóch braci, dzieci i wnuki. Skoro już postanowiliśmy tak nietypowo powitać lato, to zdecydowaliśmy się na porcelanowe talerze i kieliszki z kryształu. Tego wieczoru każdy może wcielić się w rolę Piotrusia Pana. Łatwiej też wtedy nie tylko pomagać sobie wzajemnie w przygotowaniach do imprezy, ale też łatwiej pomyśleć o pomocy potrzebującym. Stąd obecność na kolacji wolontariuszy ze Stowarzyszenia Piotruś Pan, liczących na wsparcie. Prowadzimy trzy domy przy szpitalu Bambin Jesus. Nieodpłatnie zatrzymują się w nich rodzice leczonych w szpitalu dzieci z całego świata, chorych na raka. Tutaj zaś szerzymy ideę pomocy. To właśnie z grona takich osób jak te obecne na kolacji biorą się poprzebierani za klaunów i księżniczki wolontariusze, którzy niosą uśmiech dzieciom na szpitalnych korytarzach i wszędzie tam, gdzie ich wsparcie jest potrzebne. Tak jak w miasteczku namiotowym po trzęsieniu ziemi w Laquili przed kilku laty. A idee pomocy nierzadko rodzą się właśnie tu, na Moście Muzyki, gdzie wspólna zabawa trwa do północy. To wielkie szczęście właśnie tak dzielić czas z przyjaciółmi. Kolejna biała kolacja w Rzymie za rok.